Jeden z powodów, dla których lubię bardzo dietę wegańską, roślinną, głównie surową, jest to, że ten sposób jedzenia po prostu bardzo dobrze nawadnia. Wszystko, co jest jeszcze nieugotowane, te wszystkie owoce, warzywa, mają bardzo, bardzo dużo soku i w porównaniu właśnie do diety karniwera muszę przyznać, że dużo częściej chodzę do toalety i obserwuję też inną barwę moczu w ciągu dnia. Oczywiście ta poranna jest inna, ale w ciągu dnia jest po prostu praktycznie przejrzysty. Ta barwa jest po prostu bardzo jasna. No jest to praktycznie wygląda prawie że jak woda. Oczywiście nie, ale blisko. I tutaj znowu wracając do tematu zębów. Jeżeli jest słabe nawodnienie, jeżeli osoba jest odwodniona, jeżeli będzie suchość w ustach, no to ja zauważyłam, że to też bardzo szkodzi po prostu zębom. Odwodnienie bardzo, bardzo szybko po prostu powoduje problem z dziąsłami, no ogólne problemy jakieś tam z uzębieniem. I to też jest właśnie, kiedy osoby zażywają jakichś substancji psychoaktywnych, to właśnie też bardzo, bardzo wysusza i to też powoduje właśnie problemy z uzębieniem. Także tutaj na tej diecie surowej jest bardzo dużo płynów, tak jak mówię, gryząc te pokarmy, rozgryzając, czy to w postaci sałatek, czy w postaci owoców, to po prostu non-stop jakieś są z tego, jakieś non-stop soki wypływają z tego pożywienia. I teraz się delektuję tutaj właśnie w okolicach Morza Śródziemnego, nad Morzem Śródziemnym. Obecnie jeszcze jest właśnie sezon na cytrusy. I no jeszcze na szczęście na tym drzewie tego sporo zostało. Także przyszłam nazbierać trochę. I od tych cytrusów zaczynam mój dzień głównie. Tak jak mówiłam, staram się do godziny 4, a nawet może 5 jeść głównie surowo. Owoców staram się nie mieszać, czyli jak jem cytrusy, to jem cytrusy. Owoce muszą być dojrzałe, absolutnie nie należy jeść niedojrzałych owoców. Z różnych powodów owoce mają być dojrzałe, więc to jest bardzo ważne. Jak jem banany, to jem banany, jak jem awokado, to jem awokado. Oczywiście są jakieś tam mieszanki w sałatce, ale jeżeli chodzi o owoce, to ich po prostu nie mieszam i mieszanie różnych pokarmów może też powodować właśnie najróżniejsze problemy, jakieś tam żołądkowe, jakieś może wzdęcia, gazy, co mi się kompletnie nie zdarza obecnie, żyjąc właśnie w ten sposób, a czego tak naprawdę się mocno obawiałam i bałam się spróbować diety roślinnej nawet na jeden dzień. Tu mamy jeszcze cytryny, słuchajcie, tutaj nie wiem co rośnie, chyba jeszcze też pomarańczy, powinny być jeszcze jakieś grejpfruty. Tu następne drzewo z cytrynami, także bardzo fajnie. Są jeszcze mandarynki, także cieszę się tymi dobrodziejstwami. I też jak byłam w Polsce, to były moje ulubione owoce, tak naprawdę mandarynki wtedy. Później będą arbuzy. I tak to, więc słuchajcie, nawodnienie jest ważne. Ważne, żeby po prostu tych płynów dużo spożywać, a ja najbardziej lubię po prostu w postaci owoców. Soków robię mało, dlatego że błonnik powoduje kontrolę apetytu, kontrolę tego, ile jemy. Czyli, jak mówię, soku można wypić litry, tak? A pomarańczy na przykład już nie zjemy aż tak dużo. Więc będzie mniej po prostu tych kalorii, jeżeli na przykład ja się napiję bardzo dużo soku, to powoduje u mnie to ociężałość, powoduje, że rzeczy po prostu mam wydęty brzuch, ciężko mi się chodzi i tak dalej. Więc wolę sobie zjeść na przykład kilka pomarańczy zamiast po prostu wypić sok. I to tyle. Dzięki i do zobaczenia w następnym filmie.